I witamy bardzo serdecznie w pierwszym odcinku kampanii Legacy of the Void StarCraft 2. Jestem wam, ze mną jest Wąsu. Siemano, za Ajur. Za Ajur wyruszamy na przygodę, no, protosową tym razem. Po naszych wielkich i bardzo szybkich stosunkowo sukcesach w Heart of the Swarm w porównaniu do Wings of Liberty, jeżeli chodzi o poziom trudności, zobaczymy, co stanie się tutaj. Ustawienia standardowo cały czas ciśniemy na brutalu, bez dodatkowych żadnych zmian. Widzę, że skip, skip. Tak. O, ten sam system! O, tak. Aż tos! Ej, zratul. Dobra, ale nic nie ma do przestawienia aktualnie. A ja będę grał Karaksem, a Tertanisem. Ci co, teraz ty jesteś po prostu głównym grać, tak? Tak. A zobacz, ten zratul jakoś mniej ma rzeczy. Mhm. Ha. I stand ready. No. I stand ready. No dobra. No pierwsza nie misja to jest typowy aimów, więc no dawaj, dawaj. Dobra. Idziemy. Jest spora szansa, że to wygramy. Taki te immortale. Odgrzewamy kariery, let's go. Let's go! Od razu nam armię dali! No ja kolosów nie dostałem, ty je masz, ruszaj się nimi. Ruszaj się nimi, halo. No jesteś głównym, teraz ty. Wiem, wiem. Tylko były żółte na początku i myślałem, że ty je masz. Ja ale mam ty masz kolor żółty. Immortale masz, widzę. Tak. Aimów mission, tutaj jest pokazane, jak powinien działać Protoss. Po prostu. Działa jak fabryka chciała. Tak jest. Nawet blinkuje. Super makro. Na pewno granie tutaj Protossami będzie przyjemniejsze niż granie Protossami Wings of Liberty na tamtej misji, co... Tak, tak, będziemy mieli upgrade, nie? Dwie godziny chyba. No, tragedia, naprawdę. Wiesz, że Immortale to jedno z lepszych casterów? Mają tylko shielda i mają to na autokaście. No. Czekaj, muszę sobie przestawić zalotów. Co, przecież wejdę po prostu, tak, wbijamy. Nie przejmuj się już. Jak coś, to ja grałem sobie sam, to rozwalałem te komory biomasy i to nic nie robi, więc... Tak, okej. Okay. Ewentualnie biomasę usunie, ale nic za to nie jest dodatkowe, więc... Nie mamy za mało armii? Dlaczego? To jest misja najmowa, musimy się... O, widzisz, ma lepszy... Tak, ale pamiętaj, że... Co? Te misje solo były dosyć trudne takie. Co? Nie, ta misja to jest najłatwiejsza misja we wszystkich kampaniach. Ale może on to zmienił w tej kampanii. Ale zero. To mówiłeś brak armii, tak? No. Tak mówiłem. To już się naprawiło. Ale chyba się pomyliłem. Nawet upgrade'y mają, bo szybko biegną. No szarże mają. Po prostu. Skup się na Guardianach, tymi stalkerami, bo nas wysiekają. Właśnie. Bonusa robimy oczywiście, no bo why not. Tak, tak. Nie mieliśmy Guardian. Co? O, nie mieliśmy Guardianów w tym, w Heart of the Swarm. No nie. Dlaczego? No bo to nie jest bazowa jednostka. Te pszczoły też nie były trafione tam. No. Te Vaurery. Ogólnie rozkmina jest taka, że Guardiany to jest jednostka z jedynki. To było zamiast Broodlordów, jako ranged Flying Siege jednostka, nie? No. Więc no. Faj, faj. No, ty dostałeś ten mortary skam. A w ogóle ja ostatnio się dowiedziałem, kto podkłada głos pod Karaksa. Wydawał mi się znajomy, ale nigdy bym nie zgadł, że to ta osoba. Dawaj. Wiesz kto? No nie, ale no, mi powiesz. No, są takie sesje online i tam jest taki gościu, co gra barbarzyńcą w pierwszej kampanii. O, to? Okej. Okay. No, Travis. A z tych wszystkich to i tak tego gospodarza kojarzę, więc... Strasznie It's mu high noon. Zmodyfikowali ten... Strasznie mu zmodyfikowali głos, nie? Tak.
It's high noon, to tyle. A jak on się teraz nazywa, to nie jest... Więc to on nie jest redacted teraz, a jak on się nazywa? Na pewno nie Mac redacted, tylko... Jak on tam? Mariusz? Ten bohater. Ty nie wiesz, o czym mówię. No idea. Ja tylko fajny nos tam stamtąd. Nie. Bo wiesz, jakie tam były dramy w Blizzardzie, jeśli chodzi o warunki pracy. No to High Noon był nazwany na cześć, znaczy na cześć. Miał nazwisko jednego z pracowników, tak? To było nawiązanie. I ten jeden z pracowników był oskarżony o pewne rzeczy, dlatego zmienili mu w Overwatchu nazwę. Teraz nie jest Redacted, nie jest Mac Redacted, tylko jest Tomasz albo Mariusz. No, nie wiem. Nie pamiętam. Jakoś inaczej. Tak. Akurat gramy w grę Blizzarda, no to takie lore. Oho, ale tych stalkerów przesunąłem. No z geniuszem byłeś. Prosto w ultraliski wskoczyć. Wow, dobrze, nie mamy antiera teraz. Cześć, jeszcze się upewnię. Nie mamy antiera. Aha, o, jeden mutalisk może bez problemu rozwalić całą naszą armię. O, więcej. Tak. Stalkery rozwalą. Tak, jasne. Znaczy stalkery się pojawią. Dobrze, że nie mam bardzo wysokich jednostek, które latające jednostki mogą być. No nie masz. I co, są stalkery? Nie. A, High Templary są. I stalkery. O, ja mam. Stalkery. Ja mam tego, patrz. Puk. Burza. A czy to już jest ta wersja lepsza? Tak, to są te High Templary, na których już aimów działa, bo mają autoataki. Rób infuzję. Po co? Nie no, energię masz? To nie rób infuzję. Mogę jeszcze 3 stormy rzucić. Rzucaj stormy. Rzuciłem storm. Teraz rzuciłem Archona. Albo jak to po polsku jest Archonta. Archont. Archont. Dydydy. No byśmy nie przegrali. Oby nie, bo już jesteśmy blisko. Tak. I przegrane i końca. Ale chyba się nie zapowiada. No właśnie, tego się nie spodziewaliśmy. Ale ty weź tymi immortalami. Dobra. Zapraszam za mną, hybrydo. Tylko mnie nie zabij. Spokojnie, jeszcze tylko kawałek musimy przejść, au. Jak widać, początek serii emocjonujący. Kto wygra, jedna hybryda czy dwa immortale? Na pewno hybryda. Ale ona zawsze jak włącza auto, nie spoiluj, tak to się jej wyłączy. Zapraszam. Gdzie ją kajtujesz? No jak to gdzie? Do kanonów. A, no przecież nie. No nie mam alternatywy, no! A gdzie pozostałe hybrydy? Przypuść ich więcej. Może jedną zabiję, ale nie dwie. A tu jest jedna nie żyje. Nie, jedna cię goni. No tak, ale jeszcze jedna gdzieś powinna być. Została. Ale nie widzę jej. Została tam! No nie widzę. A! Mamy wizję. A, ciekawe. No teraz tylko mam nadzieję, że te kanony, bo widzę, że tam dwa nie działają. Mam nadzieję, że te trzy dolne działają. Bo jeżeli nie, to będzie... Nie działają! A jest Mothership! Działają i jest Mothership. Dobra, może coś ugram. Let's go! Chyba restart. Nie, no po co? Nie mogą dać nam tego statku? Tym immortalem jednym tu zostanę, no bo po co tam ma ich? No da. A gdzie ten statek leci? Ej, moment. Halo, statek. Ty zapewniasz pole. Ty, co się tu dzieje? Tu i tu. W życiu tego no nie zauważyłem. No właśnie widzę. No nie? What? Znaczy ja nie grałem tej kampanii, więc nie wiem, czy tak powinno być. Miałem zapytać, o co tu chodzi, czy to może przegrać, ale zobaczyłem, że cały czas tam się warpują, więc chyba nie.
Nie ma tutaj questa, żeby bronić Mothershipy, więc nie wydaje mi się. No ten, ten Mothership się przesunął i stoi. Dobra. Tak, tak, to okej, no idę po hybrydę kolejną. Mówiłem, że te misje są trudniejsze niż zwykłe. Tylko co ja zrobię z pozostałymi, bo te immortale to mnie dosiekają. Nie immortale, tfu, tylko zerglingi. Zerglingi cię dogonią. Tak. Wydaje mi się, że restart. Dobra, nie ma co, nie poddajemy się. Najwyżej się zmontuję. Aha, już to widzę. Dobra, niedługo powinienem spotkać tę hybrydę. Bo ona gdzieś na dole się zędzliła. Nie tu, no to tam będzie czyli. Nie powinna powrócić tutaj. Jest! Teraz starczy. I biegniemy. Już wiemy, że to działa, bo... Nie, o! Może jednak trzeba było wziąć dwa immortale? Nie wiem. Dobra, tak też ją ubijesz. Zadajesz jej 10 obrażeń. A wysyłam tu drugiego immortala, żeby już szedł w razie czego. Wracaj. Ma jeszcze 1841. No to tak długo jak się nie regeneruje, albo się regeneruje powoli. Ale nie regeneruje się w miarę szybko. O! Aha. Teraz strzał. Chyba jest okej? Okay? Nie. Robiłem teraz. Ale dobra, a pomyślmy, jak zrobimy restart, to co nam to zmieni? Może wygramy. Okej, czyli on se wraca. No. Po przejściu za most. Już nie da się uderzyć. Nie, nie, spoko, mam tarczę wrzuconą. Klątwa pierwszych misji. Uderzy ponownie. Zawsze były łatwe. Ucieczka, ucieczka, ty się cofnij trochę. Teraz tamtym tankuj. Bo tarczę się regenuje. Odejdź. O! Blokujesz siebie sam. Nie, to jest idealne ustawienie. Czyli jak są dwa, to ich chase'uje w nieskończoność. Okej, ciekawie. On przeżyje, luz. Przecież to tak jak poprzednio. AI Blizzarda. No nie, jeden? Nie będę go gonić. Dwóch? Godny przeciwnik, nasza walka. Ale i tak ją mocno zbiłem tą taktyką. No. Gorzej będzie z resztą. No. Znaczy, jeżeli będę w miarę pojedynczo pulował, problem jest z Guardianem. No właśnie. Jedna, jedyna jednostka latająca. Bane'y przyjmę na tarczę. Ty, ale te immortale jakie mają staty? 44, 47 kili? No, trochę żyją, nie? No. Ty patrz, zobacz, te statki protosów po bałkach jednak zginęły. O nie, Ajuru padło. Tak? Szur. Dobra. A nie, żyją. A, czyli to kwestia wizji, że nie byłem tutaj. Dobra. No. Możecie mi dać parę jednostek? Albo mi. O, tak. Co? Jeszcze jedna hybryda jest? Nie. To czemu się quest nie zaliczył na zabicie hybryd? O mój Boże, to będzie tak... Bo nie ty zabiłeś, nie my zabiliśmy, tylko... Nie może tak być. A ten tunel przesyłowy, który ja mam niby rozwalić, nie ma HP. Jak my je poprzednio rozwalaliśmy? Po prostu atak... Nie atakowaliśmy. Może Zergi muszę... był zniszczony. Czyli tak naprawdę muszę zabić wszystkie jednostki przeciwnika i Guardiana ściągnąć pod Mothershipa. Tak. Mi się wydaje, że przegraliśmy przez te twoje akcje Suicide Stalker. Backdory, tak? Że co? Przez backdory. Jakie backdory? No to stalkerami wrzuciłeś się w Ultrale, no. No mówię, no w Ultrale, na drugą linię, na backdora zrobiłem. No. Wiesz, że taka prosta... No tak, widzisz, to jest zamiast aim move, zamiast blink move. No właśnie, zamiast A nacisnąłem B. No i przegrana od razu.
Czy jeszcze się nie poddaje? Kurde, kurde, ci protosi to są tak dobrze ten zdesignowani. Prawda, no. Ciskasz B, przegrywasz misję, no ma to sens. Pod B dotuję tarczę akurat mam. Dobra, nie widzę żadnej hybry dodatkowej. No, dawaj. Dobra, te hydry to ja zabiję tak o, raczej. Jakie te hydry damage mają? Spokojnie, na tarczy jest. Infestor jest tutaj. To też jest problem. Czemu one mają taki damage? 0,83, 13 obrażeń. Jak poznać, czy zerk jest armored? A, dobra. What? Nie, to infestora zbijesz na... Musisz zaatakować jednocześnie. A gdyby na YOLO wbiec pod ten tunel? Nie wydaje mi się. Poza tym Bane'y tam są. Mi się wydaje, że i tak tego nie zrobię. Nie, ty jest środkiem! O! Mam Guardiana! Mam Guardiana! Tu jestem. O nie, on jest jeszcze wolniejszy! On ma 1,25. O nie! Pan zaraz straci agro. O. Dobra, nie ma sensu, nie zrobimy tego. Restart. To wbij na YOLO. Tak, właśnie planuję. Obydwa mają tarcze, mają, dobra, let's go. Mhm. A, nie przejdziesz. Aha. I co się stanie? Co się stanie? Wszyscy twoi wojownicy zostali ze... Tylko u nas. Tylko u nas na pierwszej misji. Przegrana. Zniesione budowle 1 mamy? Co my nim zbudowaliśmy? Dobra, i tym razem nie rób Suicide Stalkerów, co? Suicide Squad. In Roblox. No, nie możesz powiedzieć takich rzeczy, musisz mówić in a video game. In a movie. Commit not living. Wielkie zło zagraża całej galaktyce. Amon, mroczny bóg. Powrócił. Nie. No raz skip. No, zeskipowaliśmy najlepszy cinematic. Sam jesteś najlepszy cinematic. No co ty, protosławy jest najlepszy. Najlepsze jest intro do Heart of the Swarm. Puść Immortale pierwsze, może to jakie nam zmieni. Immortale? Dawaj, bij! Nie suicide'uj stalkerów po prostu. I od razu przejmij kolosy, żeby pomagały, a nie stały z boku i się patrzyły. Spamuj Army Al-Hotki. No i przejmuj ich od razu, aimów, no. Dobrze. Dobra, użyję jej tym razem. Ale to fajnie jest mieć armię. Dobra, klikam aimowa na tamten tunel. Jak to pewien dobry youtuber przeszedł samymi zelotami? Robił to samo co ja, ściągał ich. A stąd wziąłeś ten pomysł? No. Tylko miał zeloty, nie? Więc są szybsze. Czemu ciebie tu jeszcze nie ma? Come on. No idę, zablokowałem się. Kolosy nie mogą się zablokować. Jak widać mogą. Ja pamiętaj, że ja nim kieruję. No dobra, może tak. Tego Blizzard nie przewidział. Nie. No i mamy mniej więcej taki sam setup, znowu brak zelotów. W tym miejscu. Ale się pojawiają nowi. A ja może nie będę robił tego Archona, tylko będę czekał na energię na stormy. Tak, możemy to przeczekać w sumie. Może to lepiej zadziała. Zobacz. Oczyść tunele. Tu jest jakiś zator do rozwalenia. A na tamtym ostatnim nie było. A, to atakowaliśmy! Okej, no to... Po prostu nie zauważyliśmy. Tak, czekamy na wsparcie. Zeloty pierwsze. Dawaj, idziemy. Oni i tak przeszarżują. Nie przejmuj się. To są te Bane'y. Pokusuj Guardiany, oczywiście.
pomóżmy tym jednostkom. No bo, o, może to coś zmieni, co? Nie, bo ostatnio też się pojawiliśmy i wracamy. Dobrze, stalker do tyłu. Boże, ile larw tu mają. No. Dużo injections musiało być. Mamy się i bierzemy wsparcie. Chyba teraz lepiej idzie. Nie, dokładnie tak samo. No to dobra, backdoor. To tutaj właśnie zginąłeś z stalkerami, więc... Tak, to było dobre posunięcie. Czy nie tu tylko kawałek tam dół jeszcze, no ale... No. Jeszcze ten ul wyczyściliśmy przed śmiercią. Może ja trochę pomikruję tymi immortalami. Żeby focus fire był większy. Guardian, guardian. On ma dobrego DPS-a. Dobrze. Very nice, very nice. Mam same immortale jednego za Elota. Tak samo. To był żart. Więcej teraz za Elotów. Dobra. A, no tak, to po tym... Dobrze, dobrze. Queenka na szczęście przed buffami, więc nie mogę ci w kolosy strzelać. Poczekajmy na wsparcie. Teraz się dużo stalkerów mam teraz. Czekaj, my w dół idziemy. A, tak? Dobra. Ostatnio też się pomyliliśmy. W samym miejscu. Ale ta misja jest myląca. Fajny. Dobre, dobre, dobre ten. Chowpoint. Okej, idę. Fokusuję ultrale. Okej, jest lepiej. Jest lepiej. No. Ul, gdzie? Ul. A, ul. Pierwszy. A, immortalami. Motaliski. Tutaj już nie mieliśmy stalkerów, zobacz jaką to różnicę zrobiło. Tak. Ale Zeratul ten dobrze mówi. No, ten swarm jest skoordynowany, tymczasem gracze blokują cię na moście. No ktoś musi, tak? Jak nie swarm, to my. Ktoś musi grać jak boty. Hmm. O, jeszcze więcej jednostek. Jaka ta misja łatwa nagle. No tak, tylko potem ci te stalkery, które tu dobrałeś, też jakoś zginęły, nie? Ej, nie idź nimi tak do... I kolosy też nie. Szkoda kolosów. No wiem, no czekam na ciebie. Dobra, dobra, ej mu. Stormy. Okej, poleciały stormy. Obserwuję bacznie ich HP. Żeby w razie czego ich przemienić, ale na razie zbieram energię. No, ja przesuwam te stalkery jak mogę. Ziom, kolosami bij te nedusy, bo one respią z ringi. Dobra, dobra. Dalej tego nie robisz. Ona skończyły resp, ale trochę się wysypało. To stój, stój, stój! Hybrydy, hybrydy. O! To teraz to walcz! Walczę. Ale mikruj te kolosy. Nie mam kolosów. No te drugie. O, patrz jak ja. Nie, ja wierzę w prawdziwego jemuwa. Prawdziwy jemu zadziała. Dobra, robię dwa stormy i... Dobra. Podmianka. Okej. Okay. Uda się. Easy. Wystarczyło nie robić suicide action. No. O nie, kolejny hybrydy, what? Po kolei, najpierw tego najbardziej rannego. O! Teraz ten. O, wygraliśmy. O. Ale i tak chyba trzeba go dobić.
Dlatego nie zaliczyło nam wtedy. Bo jeszcze druga fala ich była. No. No to dobrze. Trzecia fala. Nie, 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 teraz quest one. Easy, first time. Tak. Pole walki na Ajurze. Filmik. I odnosi zwycięstwo, więc w takim razie dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie pierwszego odcinka z kampanii Legacy of the Void. Prawie że jak nowa seria. Żegna się z wami Vamp, Toja i Wąsu. Na razie. Hej, hej.